mogą być zaczepy. I mówiła, patrzcie, jest rybka. Mam ładną rybę teraz. Cześć, witajcie po dłuższej przerwie na moim kanale. Wreszcie wpada w cudzysłowie pełnometrażowy film. Jak widzicie, nad rzeką. Mamy piękne popołudnie. Oczywiście jesień w pełni. No raczej już po tej złotej jesieni no trochę już nie ma śladu. Drzewa już łysawe, liście opadają. No jest takie popołudnie, niebo zachmurzone, ale jest fajna pogoda, także postanowiłem te przynajmniej 2 godzinki, bo tyle mam czasu na to wędkowanie, oczywiście spożytkować i coś złowić. Nie będę się pałował ciężkimi zestawami, ganiał dzisiaj za szczupakami, dlatego znowu ze swoim lekkim zestawem wyruszyłem na okonie z małej rzeki. Także zobaczymy, jakie będą rezultaty przez te 2 godziny. Chyba jest pełnia, także jak to przełoży się na wyniki, to się za chwilę okaże. Co robiłem przez te ostatnie 2 miesiące, bo gdzieś tyle nie wrzucałem takiego no, pełnego filmu. No za chwilę zobaczycie w dalszej części, opowiem wam, co się działo. Wędkarsko oczywiście byłem aktywny. Co w tym czasie łowiłem, no to zobaczycie w tej takiej krótkiej zajawce. Ja tymczasem zabieram się za wędkowanie. Zestaw już przygotowany, oddaję tutaj na tym rozwidleniu pierwsze rzuty. Liczę oczywiście dzisiaj na fajne okonie. Jak będzie, to się okaże. Ja mam na imię Wojtek, to oczywiście kanał Wrzos Fishing TV. Zapraszam was do dalszego oglądania. No i nie zapomnijcie o tej łapce pod filmem, jeśli oczywiście odcinek wam się spodoba, a nowych widzów zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Także trzymajcie kciuki, oddaję pierwsze rzuty, a tymczasem posłuchajcie, co działo się u mnie w tym czasie. Lata i początek jesieni u mnie to głównie zaporówki i krótkie wypady nad rzekę. Moją uwagę w tym czasie skupiały głównie okonie, bo to jedyne ryby, które chciały współpracować. Dawały mi mnóstwo radochy i satysfakcji, pozwalały mi się wyławiać na maksa. Poza okoniem dominował również mały sandacz i szczupak, których to ryb przerzuciłem naprawdę spore ilości. Dlatego uważam, że jest to dobry prognostyk na przyszłość. Niestety, w tym sezonie wymiarowe sandacze mocno zawodzą.
No i dobra, słuchajcie, pierwszy rzut oddajemy. Oczywiście mamy jesień, więc główne skrzypce w tym czasie u mnie będą odgrywały te przynęty, czyli tanty, uzbrojona na haku offsetowym. Zdecydowanie mniej przynęt tracę od momentu, kiedy zacząłem stosować haki offsetowe. Widzę, że woda ma jakiś tam swój uciąg, więc próbuję na 3 gramach. Główka czeburaszka 3 gramowa. No i liczę, że uda się sprowokować jakąś rybę. Oddam kilka rzutów w tym miejscu, także dzisiaj trochę taki będzie szybszy taki sprint, nie będę się na miejscu zbyt dużo skupiał. Oddaję po kilka rzutów, no i próbuję, no i próbujemy coś zdziałać skutecznie. Woda wyższa, więc jest szansa, że gdzieś te głębsze miejsca pozwolą na utrafienie może jakichś kilku osobników. Będę oczywiście żonglował kolorkami, bo no. Aj, słuchajcie, kurde. Chyba będzie pierwsza strata niestety. A tak się zachowało, jakbym miał uderzenie, kurde, potężnej ryby. Oj, chyba będzie twardy zaczep. No i chyba strata znowu. No to jest czeburaszka na tanta jednak. Nie przynęta typowo przystosowana pod offsety, ale no niestety po zestawie zmieniam zestaw. I pierwsza moja strata. 1-0 dla rzeki. Wreszcie woda otworzona, jak mówiłem, czarny kolorek, taki okonek
tuż przy tych trzcinach. Nieduży, ale cieszy mnie. Szukamy większych jego braci. Tu go wpuścimy. O. No i mamy pierwszą rybkę listopadową. No, także jest szansa gdzieś jeszcze trafić. Garbuska, pierwsza ryba jest. Mamy coś, fajną rybę. O, mam ładną rybę teraz. To będzie albo szczupak niewymiarowy, albo ładny okoń jest. Zobaczcie. To będzie ładny sportowy okonek. O, patrzcie, piękny. Fajny garbusek. Nie jest imponujących rozmiarów, ale jest ładny, sportowy. O, piękny. Dwudziesteczka. Zobaczcie, piękna dwudziestka. Dzisiaj tutaj się zameldowała. Daj, no poczekaj, cię sfotografuję. Dobra, słuchajcie, trzeba, zrobimy sobie. Dobrze. Te strefy przybrzeżne warto obławiać, bo tu jest główny nurt, idzie prosto, tu jest takie podcięte przez wodę. Jest taka strefa spokojniejsza i właśnie w takich miejscóweczkach właśnie mogą być rybki. I tego tu wiele razy zresztą doświadczałem na tej wodzie, więc ja tu sobie takiego jakby mini werta zrobię, bo to jest praktycznie pod nogami, ale tu może być ryba. Tu też jest ryzyko haczenia, bo pełno gałązek różnych może się znajdować, ale warto to sobie tutaj rzucić pod nóżki i takiego werta nie jest tu głęboko, więc może tu, no, to co mówiłem, że są tu gałęzie też. O, zobaczcie. Mnóstwo gałęzi w tym roku wyciąga się, no i zwłaszcza z takiej miejscówki. Idziemy dalej, tu nic nie było, ale blisko takich gałęzi może drapieżnik się też znajdować. Tu jest też fajne miejsce, ale idę na miejscówkę, która niestety latem była mało dostępna. Teraz jest troszkę lepiej. Te rośliny już trochę siadają jednak, więc spróbujemy przejść. Tylko tu mimo to jeszcze trawa jest wysoka. Patrzcie, co tu się robi. Zwaliło się drzewo. No i się robi taki zator tutaj. Ale za tym zatorem jest fajne miejsce. Są fajne miejsca, które po prostu grzech jest omijać. Zwłaszcza wtedy, kiedy jest do nich dostęp. Tu jest łuk. I tu troszkę teraz spokojniej podejdę do tego łuku i go obłowię. I zmieniam. Nie wiem, mam wrażenie, że tu ktoś był. Nie wiem, czy dziś, czy nie dziś. Ale porzucam tu na tym łuku pod te trzciny. To są ostoje ryb, jeszcze widzę i trzeba próbować. Tu się robi spokojniej, na pewno tu się też taka łacha robi, wypłycenie, ale na granicy tego nurtu może jakiś drapieżnik z
zwłaszcza ten, który nas tu dzisiaj interesuje. No niestety po czymś przejechałem. Po liściu jakimś chyba. To jest fajnie. Zobaczymy. Może tu. Dobra. O. Tutaj to. No i siadł. No i słuchajcie, pierwszy rzut, pierwsza ryba jest. Myślę, że będzie to okonek. No. Dobrze, trzeba próbować. No, taki sportowy. O. Ale oddaj mi moją tamtę. Dobra, idź. Sobie tam poradzisz. No bo mówię, wystarczyłoby dalszy rzut i mam kurde syf. Dobrze, że się... No i mamy rybkę. Niedużą, no ale jest. Dzisiaj już piąty. No, dzidziuś, dzidziuś. A gdzie twój tatuś? Dobra, idziemy dalej. Okonek z tego miejsca padł. Dobra. Idziemy dalej na inną prostkę. Zobaczę z tej strony. O. No, tu porzucamy. Kurde. O. Może tu coś podejdzie. No i mi akurat padła mi wcześniej w chwili ataku bateria. No i trafia mi się dzisiaj boluś nieduży, 25 cm. Bolonek. Także go. No. Taka rybeczka się trafiła. No i słuchaj, no muszę cię tutaj tak wypuścić na główkę. No i popłynął. Dosyć sympatyczne popołudnie trafia mi się teraz ten bolonek. Boluś na tamte. No piękna rzeka. Zrobiło się już trochę lepiej, lepsze dojścia. Widać te bobrowe takie jakieś wyrwy. Bobrowe takie widzicie jamy, które niestety latem są niewidoczne, zarośnięte. No, zaliczyłem trochę takich upadków w tym roku dosyć gęsto nad tą wodą. Przede mną puszczę się tam na przełaj, mam nadzieję, że się gdzieś przedostanę przez te jeszcze, widzicie te zarośla. Są jeszcze jedno może miejsce takie tam odwiedzę, gdzie mógłbym się spodziewać ryby, ale słoneczko już zachodzi, także ja łowię dalej, pojawią się jakieś ryby, zobaczycie to w tym odcinku. Ja tymczasem żegnam się z wami, no i mam nadzieję, że już wkrótce pojawi się jakiś kolejny odcinek z jakimiś fajnymi jesiennymi rybami. To tyle. No i dzięki. Do zobaczenia wkrótce. Coś tu się spławiło. Być może bóbr albo coś pod wodą. Może ryba.
No ale tu się nie dojdzie, muszę tu wejść. Spróbować. No właśnie. Tutaj. Tu jest bobrowate legowicho. No. Tu jest fajnie. O, jest fajna. Kępka. I tu jest miejsce, które może jeszcze dać rybę. Obłowimy. Dobra, rzucę. No. Słuchajcie, tu jest fajnie. Mogą być zaczepy. I mówiłem, patrzcie. Jest rybka. Nie, jest mała. Jest ładny garb. Jest ładny garbik. Jest drugi dzisiaj. Piękny garb. Miałem tu nosa. Zobaczcie, pięknego okonia. Dzisiaj druga dwudziestka. Ja myślę, że nawet 22-25 cm. Piękny drugi dzisiaj okonek. Ale schowam go do podbieraczka, bo boję się, że tu mogą być ryby jeszcze i nie chciałbym go stracić. No, piękna ryba. Zrobię tylko zdjęcie. Ach.